Przyjechaliśmy do świątyni hinduistycznej Galtaji, jednej z najpiękniejszych świątyń w Jaipurze. Świątynia ta, zwana powszechnie Świątynią Małp, położona jest na przełęczy gór Arawali w odległości 10 km od Jaipuru. Składa się z kilku świątyń i świętych zbiorników wodnych zwanych kunds. Świątynia jest celem pielgrzymek wielu wyznawców hinduizmu, chcących się oczyścić z grzechów w świętych zbiornikach i pomodlić do wcieleń Boga Wisznu, Ramy i Kryszny, a także innych bóstw. Pielgrzymi przynoszą pokarm kręcącym się wszędzie krowom i bawołom. Niektóre z tych zwierząt są strasznie wychudzone. Świątynia została zbudowana w XVIII wieku przez Diwan Rao Kriparamę, dworzanina Sawai Jan Singha II. Zbudowano ją w miejscu, w którym Galaf, święty mąż, praktykował medytację i pokutę tak długo, aż wytrysnęła ze skały woda. Po środku dziedzińca rośnie samotne drzewo. Widać pierwsze małpy. Dużym problemem w Jaipurze był brak wody, a w tym miejscu były źródła wody i wodospady mogące napełnić zbiorniki do ablucji, pozwalających oczyścić się z grzechu. Świątynie Ramy i Wisznu pomalowane są na różowo, podobnie jak inne budowle tego różowego miasta, jak mówią o Jaipurze. Dwoje dzieci, chłopiec i dziewczynka ze sztuczną kobrą, w towarzystwie taty wyciągają ręce po drobne daty. Pojawia się coraz więcej małp zwabianych pokarmem kupowanym przy wejściu przez turystów. To pierwszy, dolny zbiornik świętej wody Galtakund. Świątynia zdaje się wyrastać wprost ze skał. Występujące tu małpy to makaki rezusy, które potrafią wyrwać torebki z jedzeniem, a nawet rozłoszczone postraszyć ugryzieniem. Przez otwór w murze widać kąpiące się kobiety, które mijały nas na drodze do świątyni. Po drodze do najwyżej położonej świątyni, świątyni Słońca, znajduje się kilka innych, poświęconych pomniejszym bóstwom. Droga pod górę dla starszych osób jest uciążliwa, jednak dziś nie ma wielkiego upału i można powoli podążać do celu, bo warto. Po obiekcie hasają nie tylko małpy. Można również spotkać takie półdzikie świnie. To jeszcze nie szczyt, ale widok Jaipuru już jest imponujący. Po zdjęciu obuwia wchodzi się po marmurowych schodach na taras, na którym wzniesiono świątynię poświęconą solarnemu bóstwu wedyjskiemu. Bóg Surya przemierza przestrzeń wokół góry Meru w Symrydwanie w okresie doby. W późniejszym hinduizmie Surya został wchłonięty przez Boga Wisznu. Świątynia ozdobiona jest płaskorzeźbami bóstw, słoni oraz takimi głowami trudnych do rozpoznania zwierząt. W tej niewielkiej świątyni jest tłoczno i gwarno. Wieje dość silny wiatr. W niewielkiej kapliczce stoi bramin. Pozwala mi wejść do środka i z bliska sfilmować bóstwa obsypane kwiatami. Zostawiam niewielki datek na tacy z drobnymi banknotami leżącej przed kaplicą i wchodzę do ciasnego wnętrza.
Co pewien czas odzywa się dźwięk dzwonka. Z tarasu świątyni rozciąga się wspaniała panorama stolicy największego stanu w Indiach, Rajasthanu, czy milionowej aglomeracji. Schodząc w dół, zaglądam jeszcze do poszczególnych kaplic. W tej para starców modli się, śpiewając i grając na instrumentach. Na jednym z obrazów widnieje Bóg Rama, jego brat Lakshman, żona Sita i Hanuman, Bóg Małpa, wielbiciel Ramy. A to niewielka, ale ciekawa świątynia Boga Hanumana z głową małpy, który jest centralną postacią Ramajany. Uczestniczył w wojnie Boga Ramy przeciwko królowi demonów Rawanie, który porwał Sitę, żonę Ramy. Często więc występuje wspólnie z Ramą. Widać go doskonale na tym obrazie. I jeszcze jedna świątynia, w której Brahmin opiekujący się nią poprawia dekoracje. W górę po stopniach wędrują nie tylko pielgrzymi i turyści, ale również święte krowy. Kolejni pielgrzymi szykują się do kąpieli w świętym basenie. Ostatnie miejsce, do którego zaglądam, to świątynia Ramy z obszernym dziedzińcem z krużgankami. Stoi w nich duża figura Ganeszy, boga z głową słonia, opiekuna domowego ogniska. Tu też znajduje się kaplica poświęcona Ramie i Hanumanowi, o czym informuje mnie Brahmin, a co widać po znanych mi już obrazach. Gdy opuszczamy już świątynię, nadjeżdżają kolejni turyści i pielgrzymi.